Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida. A dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do niej i rzekł: bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do niej: nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da mu tron jego praojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maryja rzekła do anioła: jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł jej odpowiedział: Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego osłoni cię. Dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna twoja Elżbieta poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja: oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twego słowa. Wtedy odszedł od niej anioł. Na jeden dzień przerywamy medytację nad Słowem Bożym, które prowadzi nas przez okres wielkanocny, i udajemy się w duchową podróż do Nazaretu. Od tajemnicy Paschy powracamy do tajemnicy wcielenia Syna Bożego. Musimy jednak pamiętać, że te dwa misteria są ze sobą ściśle połączone. Jezus przyszedł przecież na świat w tym właśnie celu, aby dokonać naszego zbawienia poprzez mękę i śmierć swoją. Jezus był w pełni świadom swojej misji. A czy my jesteśmy świadomi misji, jaką powierzył nam Bóg? W jakim celu każdy z nas przyszedł na ten świat? Bóg ma plan na nasze życie i chce go zrealizować wspólnie z nami. On miał swój plan także na życie Najświętszej Marii Panny, a ona wielkodusznie się na niego zgodziła. Czasem na obrazach malarze przedstawiają to wydarzenie, ukazując Maryję zaskoczoną, a nawet przerażoną propozycją Boga. Ale nic takiego nie miało miejsca, przynajmniej Ewangelia nam o tym nic nie mówi. Wydaje się wręcz coś przeciwnego. Maryja z Nazaretu jest spokojna, jakby już od dawna domyślała się zamiarów Boga. Każdy, kto blisko jest Boga, rozumie Jego plany znacznie lepiej i łatwiej zgadza się na ich realizację. Maryja całe swoje życie poświęciła służbie Bogu, zanurzała się każdego dnia w Jego Słowie. Pragnęła przyjścia Mesjasza i o Jego rychłe nadejście się modliła. W ten sposób jej serce było przygotowane na przyjęcie Syna Bożego. Zechciejmy brać przykład z Maryi i otwierać, tak jak ona, swoje serce szeroko na wolę i działanie Boga.